Jeśli chcesz poczuć się jak prawdziwy król, to potrzebujesz czegoś więcej niż porcelanowego tronu. Znajdziesz to na naszym sklepie www.bulwarpodlaski.pl. Bulwar Podlaski wita Państwa pięknie, wita Państwa serdecznie. Ja i mój kolega Krzysztof Krawczyk z zespołu Bolter, no, który chciał dobrze trochę przekombinować. Do dzisiaj jestem święcie przekonany, że słyszałem aranżację Krzysztofa Krawczyka. Gdyby żył, to bym zadzwonił, zapytał. A że YouTube jednak jest ograniczony dosyć zasobowo, no nie ma tam tego wykonania. Nie ma, bo to jest niszowe. No, bo to na festiwalu w Opolu w 87 było. Kto nie... Albo szóstym. A tylko nie wiem, czy teraz piosenka później nie powstała. To wszystko jedno. To jest twój własny świat, Marian, ale dziękujemy wam niezmiernie za to, że czuwacie w sekcji komentarzy. Jesteście czujni, moglibyście być prawnikami, moglibyście być sędziami, a dzisiaj będzie kilka sporów do rozstrzygnięcia, kilka werdyktów do wydania. Ale zanim do tego dojdziemy, to... Witamy was, ja witam ze swojej strony serdecznie. Przypominamy, kto nie był, kto chce jeszcze nabyć, póki są, bo będzie później płacz znowu, że nie ma przez miesiące, tygodnie. Można nabyć nasze fanty na sklepie, kubeczki, książeczki i dużo marzeń. A to się nie lepi w dwa dni? Jak zabraknie, nie. To trzeba będzie czekać i czekać, A jak wygra Trump wybory, wszędzie będą cła wysokie, nie będzie można już tak łatwo z Chin sprowadzić czegokolwiek. Nie strasz ich, że jeszcze podrożeją. I tak już są drogie. Gdzie są drogie? Więc kto nie ma suba, ten nie ma Boga w sercu. A co trzeci z was suba nie ma, więc szybko proszę nadrabiać. Na YouTubie, tak? Na YouTubie, bo zaraz będą choinki... Będzie żłóbek. Pierdołami, ze świeczkami będziecie po cmentarzach łazić. Jeszcze po drodze cmentarz, a tutaj czynność pierwsza, najważniejsza, nie zostaje odhaczona. W każdej polskiej rodzinie tak powinno się wydarzyć, a my zapraszamy was na kolejną wspaniałą dawkę ciekawostek. Zapraszamy w tą wyborną podróż. USA, wybory, cały świat, Ameryka włącznie żyje tymi wyborami. I tutaj ciekawostka o wyborach. Dwukrotnie w historii wyborów na prezydenta USA zdarzyło się, że prezydentem został kandydat ten, który dostał całościowo mniej głosów. Po raz pierwszy odbyło się to w 2000 roku, gdy George W. Bush walczył z Alem Gorem. George W. Bush był republikaninem. A drugi raz w 2016, gdy Donald Trump wygrał z Hillary Clinton. Przypomnijmy, że z USA mają ponad 300 milionów mieszkańców, ale George W. Bush wygrał jedynie 271 do 260. Tam na Florydzie się paliły te kartony z głosami. Floryda, tak jest, bo Floryda była wtedy swing state'em, czyli stanem, który raz jest niebieski, raz jest czerwony. No i tam gubernatorem był brat George'a W. Busha, Jeb Bush, dokładnie. I kilka dni przed wyborami z list skreślono ponad 50 tysięcy wyborców bez podania przyczyny. Oficjalnie tłumaczono to technicznym błędem i dodając, że później to prawo nie działa wstecz. Demokraci zarzucali, że było tam wielu demokratów z tych 50 tysięcy. A różnica, która ostatecznie była pomiędzy jednym a drugim kandydatem, to? Pamiętasz? 30 tysięcy. 537 głosów. Wow! Pamiętam tylko, no ja byłem młodziutki wtedy, ale pamiętam, że grzmiało się w naszych polskich wiadomościach o tym, że na Florydzie wydarzyły się cuda wyborcze. Cuda, ponieważ ostatecznie w ponad 300-milionowym kraju 269 pełnoletnich obywateli Florydy zdecydowało, kto wtedy będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. I oczywiście, gdy ta różnica była tak mała, to liczono drugi raz, liczono trzeci, czwarty, piąty, aż w końcu sąd, decyzją sądu było to, że zatwierdzamy w końcu te wybory, kończymy przeliczanie głosów
I jedziemy dalej. No i to były piękne dwie kadencje, z tego co pamiętam. George'a W. Busha, bardzo barwne. Wojenne, tak. Wojenne, oj, działo się wtedy. Działo się, królu złoty. Apollo 13. Tak. Apollo 13. Znowu do Stanów dzisiaj jest amerykańsko. Judith Love Cohen była inżynierką lotniczą i kosmiczną, która odegrała kluczową misję, no bo kluczową rolę w misjach Apollo? Kosmicznych NASA i w tym właśnie Apollo, ponieważ pracowała ona nad systemem nawigacyjnym, czyli takim, żeby wiedzieć, gdzie polecieć, jak polecieć, nie sterując właściwie, czyli żeby sam system ciebie naprowadził. Więc miał on sprowadzić bezpiecznie astronautów na Ziemię, astronautów Apollo 13, po awarii statku kosmicznego, która miała miejsce. W filmie można obejrzeć. Z Tomem Hanksem. Fajne. Więc pani Cohen była wtedy jedną z niewielu inżynierów w tamtym czasie, więc bardzo szanowała swoją pracę, bardzo szanowała swoją pozycję, posadę i nie chciała być miętka, gdyż gdy wtedy przecierała jeszcze właśnie te szlaki z racji niewielkiej ilości, to był rok 60. W sensie niewielkiej ilości kobiet. Kobiet inżynierów na tych stanowiskach podobnych. Więc czuła, jak teraz jest ważna misja, jaką trzeba zrobić robotę i pomimo, że była w bardzo zaawansowanej... Jakby się biegi pomyliły. Bardzo zaawansowanej ciąży z czwartym dzieckiem, to pracowała dalej. Nie przerywała swojej pracy. Więc pracowała i zaczęły się skurcze w siedzibie NASA. Zabrała ze sobą wszystkie dokumenty niezbędne do kalkulacji, obliczeń i naprawy tego problemu. No i pracowała w szpitalu pomiędzy skurczami przy porodzie czwartego dziecka. Gdyż trzeba było rozwiązać problemy inżynieryjne. I gdy te skurcze były coraz częstsze, ale czas wypełniała albo czas sobie mogła zaaranżować maksymalnie, to udało jej się przeanalizować dane i rozwiązać problem. Po urodzeniu dziecka, bo właściwie przed wykluciem się postawiła ostatnią wyjściem kropeczkę. opuściło ziemską orbitę. Ona musiała ciekawie to nazywać, no. Zadzwoniła do szefa, powiedziała, że zadanie jest skończone, problem rozwiązany. A syn tej pani nazywa się Jack Black. Jest znanym aktorem. Naprawdę? Tak, znanym. Co ty mówisz? Piosenkarz aktor? Piosenkarsko-aktorskim człowiekiem znanym w Stanach. Ale historia. Hollywood. Piękna ciekawostka. Więc Jack Black wychodził na świat, gdy jego matka sprowadzała Apollo 13 na Ziemię. Dokładnie tak. Wspaniałe. Kapitalne. Bardzo mnie się to podoba. Legnica. Też w Polsce wylądujmy. W Legnicy. Jest tam. Dolnośląski. Świat Polska oburzyła się na ostatni wysyp pracy, ofert pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Gdyż brakuje bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo lekarzy. I na przykład lekarz w trakcie specjalizacji bądź lekarz bez specjalizacji szukany na SOR, zgadnij, jakie są widełki. 8 do 12 tysięcy netto. 34 do 48 tysięcy złotych. Ja myślałem, że mi się skromnie żyje. O co chodzi? A jak jest lekarz bez wiedzy, bo na przykład ja z tobą moglibyśmy śmiało zaaplikować. No, pewne pojęcie mamy. Czym się różni lekarz bez specjalizacji od nas? Już tyle przez ilość medycznych przypadków. Ja obejrzałem House'a dwa razy na przykład. No to ja sezony. Raz. Wystarczy. Tutaj ciekawostki medyczne również poruszamy. Pojawiają się. Więc wiemy, że Melisa uspokaja, a wiemy, że stres to pierwsza i najszybsza autostrada do grobu. A jeżeli jeden albo drugi ma braki i jeden albo drugi uzupełni się nawzajem, to możemy we dwóch najwyżej wziąć. Bo czego jest sztuczna inteligencja? Na pół. Kupimy premium. Ty będziesz kroił, ja będę sprawdzał w internecie, co robić. Kupimy premium. A nowe narzędzia kupię. Czyste? No w obi. Można by było. Jakiś ładny zestaw. Nie, to spirytusem przelejemy. A najwięcej można zrobić jako tutaj specjalista w dziedzinie ortopedii nawet 64 tysiące złotych. Żeby komuś drewnem rękę obłożyć? I mówi, że złamana. Złamana. No to w prześwietlenie gips. Złamana w gips. Gips. A to chyba więzadła, to nie powinno być gips, synek. Jeszcze kardiologia 64 tysiące, no górne widełki i lekarz specjalista medycyny ratunkowej. I teraz jest NFZ, pani Leszczyńska jest chyba teraz, tak, ministrem? A ty byś się na ratunkowego nie nadawał, niestety. Nie nadawałbyś się, bo by przywieźli ci kogoś na przykład z otwartą raną jamy brzusznej, byś powiedział... facet, nic się... Za drzwi! Gdzie tu? Brudzić będziesz. Nic się da zrobić. Nie bój się. Zamknij oczy. Z otwartymi...
się umiera. Z moim poziomem empatii? Nie, byś jeszcze tam zakichał się z uśmiechu. Ciepły, jeszcze, ciepły. Jeszcze poczekaj. Dawaj, nerki, to, nerki, nerki całe, całe. No to dawaj go na nery od razu. Dopisuj kufej, 30 koła, lewa, prawa trochę przykurczona, 25. Do księgowej od razu, bieguj się. Bez negocjacji. O, byś bez się nadało na to. Ale teraz, i teraz jest problem, ponieważ pani Leszczyńska znalazła pomysł, że jeżeli brakuje funduszy, to po prostu nie robimy danych, lekarzy. Nie robimy nie lekarzy, tylko danych usług, więc jak zobaczy, zobaczy wynagrodzenia w tym szpitalu wojewódzkim legnickim, to myślę, że do maja może starczyć, od czerwca niestety. Bez SOR-u. Bez SOR-u będzie, bez lekarzy, bez ortopedii, bez chirurgii, o, bez kardiologii. A ciekawi mnie, czy wszędzie się tak zarabia na tym, jako ci lekarze. No niesamowite to są kwoty. Legnica, piękne miasto. Plus można. Jeszcze prywatna przecież ta przychodnia i dyżury, i jeszcze nie wiadomo co. No nawet. Tak, przecież ten lekarz to śpi raz na 4 dni. Po co mu spanie? Ja też mam polską ciekawostkę, również trochę posępną, gdyż jak donosi rejestr dłużników Big Info Monitor, w Polsce na dzień dzisiejszy mamy 16 miliardów złotych długów alimentacyjnych. Alimenciarze. 16 miliardów? I alimenciarze. Miliardów. Za alimenty. Za alimenty. Wiesz, no to 800 plus by nie było potrzebne. Chryste panie, ile rzeczy można byłoby za to sfinansować. 16 miliardów złotych alimenciarze i alimenciarki wiszą sobie nawzajem, a tylko w ciągu tego roku ta kwota wzrosła o blisko 1 300 000 292 000 zł. Wow! Gdzie jest komornik? Gdzie jest syndyk? Gdzie jest ktokolwiek? Gdzie są ojcowie? To tego bym to zaczął. To nie jest tak, że ktoś komuś 700 wisi. Tak, 1500 brakuje. Kurde, totalu. Blade, 16 miliardów totalnego zadłużenia alimentacyjnego. A i tak głodu nie ma. A i tak, a i gospodarka się świetnie radzi. A i mamy problemy z nadwagą, a jakby jeszcze za te 16 miliardów by matki z dziećmi przeżarły? Ktoś komuś wisi 16 miliardów. W całości. Duży kapitał. Dobrze, że do mnie nie dzwonią. Byłbym do listu napisany. Ale patrz, no to nie wiem, ze 100 tysięcy mężczyzn musi wisieć, nie wiem, 10 tysięcy mężczyzn, 1000 mężczyzn, no nie, no więcej niż 1000. Nie, no więcej. 10 tysięcy. 1000 to na targówku. Koszmurka się przejść. No, tam znajdziesz małą łatkę do dziury budżetowej. Kiedyś nie było rozwodów, to nie było alimentów i nie było... dziury alimentarskiej. Bo nie było Instagrama, no i koniec, kropka. No właśnie, no. A później... I Halloween. Na pewno Halloween jest winny. Teraz Halloween można obwiniać za bardzo wiele rzeczy. Słowo na dziś? Słowo na dziś. Ja mam od kobity, której nie pamiętam, a jak nie pamiętamy, jak się nazywa kobita, to mówimy na nią... Grażyna? Baba. Więc przysłała baba i babie bardzo dziękujemy. A nie, Julia, jest napisane jak W. Julka wysłała. Cześć, Juleczko. No, Julia też baba. No, słuchaj, jakby nie było, wszystko się zgadza, jak kwadraty i prostokąty. A baba to Julia. Wysłała nam z mowy potocznej. Tak, żeby troszeczkę... Co to za kategoria w ogóle? Mowa potoczna. Bardzo popularna. Slang. 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 Dawaj PZ. Mowa potoczna, impratobalet, sikor zegarek. Chcesz na gwizdku poszaleć, to mówisz obstaw pojarę. Co mi bo jest, zaskoczysz? Jestem w tym. Spokojnie. Jestem. Zawsze się tak ekscytujesz. Przeglądam. A później zżera cię stres i recykling z antykoncepcją. Przeglądam podręczny słownik. Dobra, dajemy. Czeski prysznic. Jeszcze raz? Czeski prysznic. Mowa potoczna to jest. Mowa potoczna, region Polska. I Czechy. Czy to jest w stronę cygańskiego prysznica? Nie wiem, co no, ale prysznic musi coś... Jak chcesz bohemę z Czechami mieszać? Ale mycie musi być, w sensie prysznic musi być związany z myciem. No nie ale da ja, się ale rozdzielić. Ja tego nie wymyśliłem. Nie może się. Jest, a może nie jest. Jest to proste hasło do zgadnięcia. A nie możesz, musisz być jak wyrocznia, że odpowiadać nie odpowiadając? Wiesz, jak się u wyroczni... Jak Janu Reevesa? Robiło. Trzeba było płacić w starożytnej Grecji. Duże datki w kościele... Neo nie płacił, tylko przyszedł. No ale to jest bajka. To jest prawdziwe życie, Miśku. Czeski prysznic? Czeski prysznic. Mam dla ciebie podpowiedź. No ale... Zbyt prosto oczywista. Zbyt prosto oczywista, ale trochę chcę, żebyś zgadł, bo to jest takie urocze hasło. Czeski prysznic. To bym może powiedział, że nie ma prysznica? Że się nie myjesz? A chcesz podpowiedź? No to jak nie trafiłem, to daj. Jak wkładasz pod wodę krycika i robi... Juhu! Ahoj! Juhu!
Podlewanie ogrodu? Wszystko jest w mowie potocznej dzisiaj. Czeski prysznic? Tak. No to mycie frędzla? Tak. Mycie tylko frędzla, że tylko... Tak. Czyli idziesz na szybką randkę, ale nie masz czasu na pełen prysznic. Albo rachunki za wodę suszą. Chcesz porzeźbić, ale dłuto ma być czyste. Albo jesteś starym alimenciarzem i chcesz, nie masz pieniędzy, żeby płacić za wodę takich wysokich rachunków. Aktywność polegająca na umyciu swojego przyrodzenia w zlewie jako forma odświeżenia. Czeski prysznic. A czemu? Tak? Nie wiem, no może w Pradze się tak robi. Nie mam pojęcia. Ale... Pod mostem się ty... Ale zdarzyło mi się wziąć czeski prysznic. No ale to już tak, że przejdźmy dalej. No co? Pendolino wjechało pod wodospad na chwilę. Trzeba było po prostu szybko zareagować. Szybko zareagować. Na rozwijającą się sytuację. Nie było czasu na myślenie, ale reagowanie instynktem. Tak, ale instynkt nie zawiódł. Nie zawiódł. Bo to jakby nie patrzeć, to jest dobry instynkt. Tak, aby nie w kiblu. No, o jest. Ojej. No i zawsze. A dzisiaj ode mnie słowo jest od Macieja i Olgi. No, nie jest to mowa potoczna, jest to po prostu słownik polski. Nie jest to żadna gwara, żaden język. To jest po prostu język polski. Jest to słowo kłonica. Kłonica. Może być. Przymiotnik? Rzeczownik. No raczej. No. No dawaj ten swój podpowiednik. Ale nie tak na pierwszy rzut oka, ucha, myśli, mózgu, kłonica. Języka, nosa. Na pierwszy rzut ucha. Ostatnio masz jakby świetne te pierwsze myśli. Wiem, ale tutaj pomyślałem jakiś klęcznik, ale w ogóle kłonica. Mi to nie pasuje. Kłonica. No. Kłonica. Dawaj. Kłonica, patrząc na łaskę pańską, bierze z nią wszystko, a bez niej nic. Boże, jak ty się będziesz w piekle smażył. Ja ci tak ładnie dałem. Prawie ci frędzle umyłem, żeby zgadza. Znaczy, trochę się zmoczył. No, wilgoć złapało. Zmoczył, no, ale to grzybka poszedł. A ty mi o łasce pańskiej po prostu. Bierze z nią wszystko, a wierzę, bez niej... czy bierze? Wie, że z nią wszystko. A. Patrząc na łaskę pańską. Patrząc na łaskę od tyłu. Pańską. Od tyłu. Patrząc na łaskę pańską od tyłu, wierzę z nią wszystko, a bez niej nic. Ależ podpowiedź jest fajna. Dopiero mój geniusz do mnie dotarł. Czasami tak mam, że z opóźnieniem mnie bije. Sekcja komentarzy na YouTubie teraz sądzi, a nie tamte twoje wyimaginowane projekcje samego siebie. Myśl, teraz sobie siarne wodeczki. Ciuch. Coś od tyłu i jest fajnie. Tyle zapamiętałem. Patrząc na łaskę pańską od tyłu, wierzę z nią wszystko, a bez niej nic. Nie wiem, dziewucha z fajną dupą. Kłonica. Czemu tak? No bo Bóg zesłał jej w łasce fajny kuperek i wiesz, że razem możecie wszystko. A bez niej ci będzie smutno, więc już nic nie zrobi. A łaska pańska, czemu od tyłu? Od tyłu to jest tyłek. Że z tyłu jest. Bo patrzysz od tyłu. I ta osoba jest łaską pańską, no ale patrząc na nią od tyłu widzisz jej zadzio i jest bardzo ładny i ci się podoba i wiesz, że chcesz go mieć, a bez niego już w życiu nic nie zrobisz. Ładna, podoba mi się. Tak. Byłeś się wybrali na maturze. No. Dwa mniej. Kłonica jest to część wozu konnego utrzymującego boki skrzyni ładunkowej. Czyli jak masz no i furę, gdzie tam ta łaska pańska? Na pstrym koniu jeździ. O Boże. Chryste, Panie. A kłonica trzyma boki fury i bez kłonic nie naładujesz nic. Ja ci narysowałem podpowiedź jak dla głuchego dwulatka. A ja ci dałem piękną metamorfozę. Metamorfozę. Metaforyczną podpowiedź. Ciężko. Mogłeś skoczyć po prostu głębiej i jakbyś dał... Ale kogo obchodzi taka kłonica? Jakby do czego? Gdzie te wozy teraz jeżdżą? No do lasu na przykład po drzewo, jak jeździ gospodarz. No gospodarz, no ten dwóch gospodarzy, co jeździ. No jeżdżą, no cały jeżdżą. Czas jeżdżą. No dwóch jest. W górach jeżdżą sobie, bryczki mają, na bryczkach jeżdżą. Robią kuligi. To jest plandeka, tak? Kuligi robią. No nie, takie metalowe albo drewniane. Z tyłu i z przodu. Wystają i na nich się oczki opiera. Okej, to sztachety. Sztachety. Dobra. To wiem, co to jest. Ładna podpowiedź, co?
No, petarda. Straszna. Petarda. Ale nie dajmy, żeby ta podpowiedź zepsuła mi nastrój. Do gratulacji. La. Z mojej strony gratulacje dla Oregonu w USA. USA, Oregon. Znalazł się Oregon, proszę ciebie, w centrum kontrowersji obecnej. Słyszałaś historię? No to zapraszam do uniwersum amerykańskiego. Czy to tam, gdzie był Donald Trump w McDonaldzie? Nie. A, okej. Okay. Znaczy może był, ale to nie o to chodzi. Mike Shaw. Wysoko postawiony urzędnik w Departamencie Leśnictwa stanu Oregon został zawieszony po skardze podwładnej Megan Doneker. Spróbuj strzelić, spróbuj trafić. Jest Mike Shaw, donos na niego poszedł, to tak. Albo łapał za co? Nie. Nic złego. Znaczy nic takiego ostrożnego. Nie, nic takiego złego na pierwszy rzut oka. Znaczy w ogóle nic złego. Powiedział do niej, proszę pani, a ona się identyfikuje. No ale w dobrą stronę poszedłeś. Dobra. To jest w kierunku już z tej choroby amerykańskiej. Dobra. To powiedział Mazel Tov, a ona jest za wolną Palestyną. Bardzo blisko, ponieważ chodziło o światopogląd. Chodziło o równość, gdyż pan Mike Shaw został zawieszony za to, że podczas rekrutacji w pracy, do nadleśnictwa pamiętajmy, więc praca w terenie, bazował jedynie na kwalifikacjach kandydatów. Według pani Megan... Słuchaj. Guziki ręki. Przepraszam, a na czym mamy bazować, wybierając? Polityka różnorodności. No to mają mieć różne kwalifikacje. No o to... też trzeba brać. Powiem ci, że jak na całego, to na całego. Polityka. Bierz chłopa bez rąk do piły mechanicznej. No wtedy... Równość. Wtedy byłoby dobrze. No, jakby nie nabijam się, oby miał mocne zęby. Oby miał mocne uda. Bo czymś to musi chyba przetrzymać. Gorzej wszędzie ssanie kliknąć. Więc pan Shaw, według pani Doneker, nie przestrzegał polityki różnorodności, równości i włączenia w procesach zatrudnienia, czyli nie równoważył grup społecznych, ponieważ chciał po prostu mieć jak najlepszych zabrakło pracowników. Dwóch Eskimosów do szczęścia, żeby się zgłosili. Ponadto narobił sobie największych problemów, gdyż nie brał pod uwagę tożsamości płciowej. No i powinien się zapytać, kto jest kim, czemu tak się czujesz, powinno być tak, powinno być kilku takich, zgodnie z amerykańską polityką równości i różnorodności. Trudno jest. Trudno jest być szefem. Patrz, chcesz być dobrym szefem. Chcesz do firmy zatrudnić najlepszych kandydatów. Najlepszych na rynku. A niech się zdarzy, bo niech się zdarzy. Niech się zdarzy. Że na przykład weźmiesz trzech czarnoskórych, bo mają najlepsze kwalifikacje. Tak. To ciągle jest źle? Bo jeden powinien być co najmniej latyno? No, jaśniejszy powinien być. Jaśniejszy. No nie wygrasz. Ale ja widziałem w moim koledżu, jak pracowałem w administracji, widziałem ten paradoks na własne oczy. Ja na przykład uważam, że wśród kierowców autobusów miejskich dla równości powinno być kilku... Niewidomych. Tak. Głuchych. Tak. Albo bez którejś skończyn. Tak. Tak, żeby każdy miał równe szanse usiąść za kierownicą. Długa była, metrowa. A ja nie wiem dlaczego, ale to... Jak mama, jak jeździłem z mamą po mieście, to czy tramwaj, czy a jeszcze kiedyś były takie tramwaje, gdzie w drugim wagonie... Karol Krawczyk prowadził. Tak, no i Norex wychodził z kanalizacji, bo 18, na 18 czekał. Była taka, nie wiem jak to się nazywa, ta sterownia i było otwarte no. I można było udawać, że jest się tym tramwajarzem, ale ja zawsze musiałem z mamą pierwszymi drzwiami wchodzić, bo moją pasją było patrzenie, ile jedzie. Wow. I mówię, mamo, 33! Pani Doneker poszła szerzej, w swojej skardze poszła dalej. Niezłomna jest. Poszła głębiej, bo uznała, że nie może spocząć na tej różnorodności i równości. Ponieważ jednym z głównych zarzutów była kwestia komfortu pracowników identyfikujących się jako osoby nieheteronormatywne. Według niej atmosfera w pracy nie sprzyjała otwartym rozmowom na temat preferowanych zaimków. Ja myślałem... Ja może jestem stary szkoły, ale wydaje mi się, że do roboty idziesz z roboty robić, nie? Chyba. Nadleśnictwie to drzewa pościnać, policzyć, zaznaczyć, które chore. Kiedy jest czas pozbijać? Zapytać się, jak... Jaki zaimek jakim sobie preferujesz? Jaki lubisz zaimek? Dzisiaj? A jaki najbardziej lubisz zaimek? A jaki jest twój ulubiony? A czemu powiedziałeś, że to drzewo to jest chora sosna? O-o.
Może to jest chory sosen. Na przykład. Chory sosen. Albo? Ja bym nie dał rady. Ja po prostu, jakby ja chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi, niech mają swoje zaimki, niech się bawią dobrze, niech się czują komfortowo w swoich ciałach, ale robota jest robota. No ale teraz, żeby jeszcze to jest, i to jest to narzucanie jak zawsze z tym innym weganizmem i inną tolerancją w danych takich mikro. A oskarżyli go, że za dużo mięsa jadł? I że weganie czuli się terroryzowani? Może mieli oddzielne stołówki, nie wiem o co chodziło. Ponadto jest oczywiście teraz cała sprawa, całe poruszenie, że nadleśnictwo w Oregonie wcale nie ma problemu z zaimkami heteronormatywnymi. I kto chce jakie zaimki może używać? Oni są zaimkowo obojętni. Ale zobacz, to gdzieś musiało pójść wyżej. Tak, do naczelnika nadleśniczego. To musiałeś pojechać do nadleśnictwa i im to wszystko wytłumaczyć. Zgadza I się. Oni ze sztywną, poważną buzią musieli tego wysłuchać. I jeszcze pewnie cię ukarać. Tak, i do tego jeszcze w tym piśmie pani Doneker wspomniała o tym, że niedawno zlikwidowano biuro równości, różnorodności, nierówności z powodu wysokich kosztów i określili jako zbędny wydatek. Szok. Było to albo nowa piła spalinowa. Albo 3 hektary lasu za to rocznie dokupywane do naleśnictwa. Więc w Oregonie mają problem z zaimkami obecnie. Więc jeżeli ktoś się wybiera... Stryt Oregon. Hańba. Podlaski. My wiemy. My wiemy. I to jest ten bulwar Podlaski. Ten bulwar Podlaski. Ten bulwar. A my... Wiemy. To my. Ale ludzie mają czasu. Ile ona musiała napierać w klawiaturę, pomyśl sobie. I z tym poczuciem misji i zwycięstwa. Ale przyszła pewnego razu do domu. Powiedziała dość. Stop. 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 Teraz wchodzę ja. Nie zetnie się żadne drzewo, póki tego nie zatrzymam. Tak. Tak. I będę mówiła do sosen, do świerków, tak jak chcę. I pomyśl sobie, że jej chłop albo kobita... Jak niech ma, jak chce. Ono. Musiało wysłuchiwać tego. Wracała z roboty, jeszcze mówiła, ten skurwysyn. Poczekaj, przecinek. Wziął trzech białych. Nie, nie, nie. Ona jak pisze, to musi te ukośniki A, ukośnik Y, ukośnik O. I do każdego zaimka. Ale pomyśl sobie więcej. Ona jak teraz pójdzie grubiej, to każdego dnia może sobie wymyślać swój nowy zaimek i ktoś powie do niej ono, bo wczoraj było ono. Nie jest. Stop. 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 Na wszystko przypomnij. Nie ma problemu. Możesz mówić ono. Do nadleśnictwa, nadleśnictwa. Dajcie spokój. Z mojej strony serdeczne gratulacje dla naszej największej polskiej gwiazdy sceny wokalnej w historii dziejów naszego kraju, czyli... Było Krawczyku. Dla pani Edyty Górniak. O! Pani Edyta Górniak, słuchaj. Jednak nie ma 4000 lat? Ona ma inne problemy. Pani Edyta Górniak w ostatnim wywiadzie chyba dla Świata Gwiazd powiedziała na pytanie, czy wie, jak straszne rzeczy działy się u tego P. Diddy'ego w Stanach Zjednoczonych, powiedziała, że wiedziała o tym od dawna. Wolałabym nie mówić o tak tragicznych tematach, o których wiem od dawna, no, bardzo dawna, no ponieważ mieszkałam w Hollywood. To są tematy, o których ludzie nie chcą słyszeć, nie chcą rozmawiać i percepcja normalnych ludzi nie jest w stanie przyjąć tego, co faktycznie jest za kulisami. Jest to na pewno szokujące dla wielu, ale też wielu już dawno wie o tym. I teraz, żebym dobrze to zrozumiał, bo jeśli rozumiem dobrze, to pani Edyta Górniak przez ostatnie lata, ale to naprawdę lata. Poproszę jeszcze raz ostatnie zdanie, tam wielu, niewielu. O to nawet nie jest ważne, ale no. Przytoczę ci, skoro no. Chcesz, to ci oczywiście przytoczę. To są tematy, o których ludzie nie chcą słyszeć, nie chcą rozmawiać i percepcja normalnych ludzi nie jest w stanie przyjąć tego, co faktycznie jest za kulisami. Jest na pewno szokujące dla wielu, ale też wielu już dawno o tym wie. Dobra. Przez ostatnie lata ojejku. Pani Edyta Górniak była. Miała czas, żeby mówić nam o energii, o kosmosie, o energii słońca. Miała czas robić prawo jazdy w TVN, miała czas mówić nam o wojnie, wojsku. Reptilianie to było? Ludzie, jaszczurki, reptilianie. Miała czas mówić nam o powodzi, o swoim synu wielokrotnie. Ona z Noe była na arce? Nie, ale o tej powodzi mówiła. A, okay. I miała czas mówić o tych wszystkich rzeczach. A przypomnę państwu, żeby nie umknęło, że w tym momencie P. Diddy jest oskarżony o następujące. Przestępczy spisek, handel ludźmi w celach seksualnych, transport osób w celu uprawiania prostytucji i molestowanie ponad 120 kobiet. I o wszystkich tych
dziwnych rzeczach wiedziałem. Edyta Górniak miała czas nam powiedzieć, ale o tym, że w domniemaniu tym wszystkim ludziom działa się krzywda, wiedziała, ale nie powiedziała. To teraz powiem jak Grzegorz Braun, kierujący słowa do Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o tym, że Tusk jest niemieckim agentem. Jeżeli ma pan dowody, to powinien pan je pokazać i powinniśmy skazać Tuska. A jeżeli nie ma pan dowodów i pan tak mówi, to należy skazać pana. I kurwa do tego zmierzam. Tak jest. Jeśli wiedziałaś od dawna, bo jak musiałaś podkreślić, oczywiście w rozmowie, mieszkałaś w Hollywood, jesteś światową gwiazdą, trochę wyżej niż my wszyscy, szary plebs. Wiedziałaś o tych wszystkich makabrycznie przykrych rzeczach, które działy się ludziom. I szłaś spać spokojnie. I słowem nie pisnęłaś, a naprawdę rzadko kiedy gryziesz się kobito w język. Kurwa, mały chyba moralniaczek powinien być, ja bym miał, no, ja bym raczej nie zasnął. Ja bym teraz na miejscu Giertycha odszedł od Grażynki i Buddy, bo zaraz będzie trzeba bronić Edytki. Ale wiesz, co jest najlepsze? Za nieujawnienie. Tak. Że nikt nie zwrócił na to uwagi, bo ona pieprzy tyle głupot, że aż coś zła załapie, nie? Że w ogóle ludzie nie przykładają do tego jak wagi. Się rzuca, jak nazywa się ten wędkarz, co tak rzuca? Na muchę. No to ona na muchę. Na muchę. Ale ja sobie to wyłowiłem i stwierdziłem... Nie jesteś byle jakiś szczupaczek, okolwiek. Ludzie, jaszczurki... Mówisz nam, że masz 4000 lat, ale nie powiesz nam, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów i producentów muzycznych na świecie od lat sprzedaje ludzi na handel seksualny? Zapomniałaś? Wypadło z głowy, jak się uczyłaś jeździć z Kodą? A czekaj, a coś małego na obronę? Proszę. A jeżeli Edyta z przyszłości dowiedziała się od Edyty z przeszłości, że ona to robi i dopiero teraz się spotkały? O... Teraz musisz zdjąć kaptur i pokazać, że nie ma jaszczurki pod spodem, bo jak wytaczasz na mnie, takie działa. Ale naprawdę, szanowni państwo, jakby pomyślmy o tym. Po co wygadywać takie pierdoły? Możesz powiedzieć, nic nie wiem. Bo teraz oznacza to, że... A ja bym się chciał dowiedzieć, czy można ją pozwać. Właśnie o to chodzi. Za twoją zgodą działa się krzywda dla wielu, wielu dziewczyn niewinnych. Utrudniała śledztwo. Zgadza się. Albo teraz mamy kłamstwo, zarzuty kłamstwa i... Po coś ja bym to pod... Na pewno da się pod coś podciągnąć. Ale zobacz, jeszcze są te czasy, kiedy słusznie zresztą zachęcamy kobiety, żeby walczyły o swoje prawa, żeby nie pozwalały na takie wykorzystywanie siebie. Miałeś Me Too, może w niektórych przypadkach trochę przesadzone, ale słuszny ruch. Kobiety wspierają się nawzajem, a tu jest baba, która dumnie wychodzi przed kamerę i mówi, że od lat o tym wszystkim wiedziała i ani razu nie powiedziała! O co chodzi? Może Alankowi mówiła. Może, po cichu, jak szedł spać. Żeby nie rapował z PDD. A wiesz, co robi teraz PDD? Sprzedaje wagon tajek do ranoc. Śpij słodko. Ale nie rapuj z nim. Nie, nie, z nim nie. Jemu muzyki nie rób, pewnie będzie chciał. Bo ja wiesz, kiedyś mieszkałem tam w Hollywood. Stare dzieje. Oddaję gratulacje w twoje ręce, bo się poirytowałem. Dzisiaj jest tak, że kobiety nie mają lekko, więc bym pociągnął ten wątek. Proszę. Z mojej strony gratulacje, antygratulacje dla już znanej prawniczki, pani Justyny Zygi, która w bardzo zmyślny, niezwykle zmyślny sposób, niczym prawnik z Lincolna albo najsłynniejsi prawnicy, obrońcy prawa, jak właśnie prawnik z Lincolna albo z Sudców, albo z... Jakie jeszcze były znane... Takie sędzia prawne? Anna Maria Wesołowska. A w ogóle pan prokurator. Pan prokurator ostatnio. Powinni zrobić odcinek specjalny, jak Wesołowska go sądzi. Bo coś mu się tam nóżka powinęło. Mogliby zamknąć. Klamrą spiąć wszystko. Całość. Więc pani Justyna ma niedługo wziąć się za największe sprawy. Mam nadzieję, że będzie broniła tych najgorszych zwrotniali. Tych najgorszych, największych zboczeńców, najgorszych. Taki talent? Gdyż pani Justyna wrzuciła na media społecznościowe taki filmik, króciutki, bo to jest zaledwie kilkusekundowy filmik, jak jedzie samochodem, ale świadomie zakrywa licznik knopersem. Dobry baton. Wiedząc, że nikt nie ujrzy, ile tak naprawdę jedzie. Jesteś gotowy? Jak pani Justyna sobie poradziła? Zaraz zobaczy ten geniusz. No nie każdy może być operatorem i prawnikiem jednocześnie. Postarałaś, myślałaś, że zakrywasz. A to nie współpraca, może płatna?
Myślałem, że zakrywając wskazówkę, uda jej się zakryć prędkość samochodu. Ale durna pipa! Ale durna pipa! A teraz spójrz jej prosto w oczy i powiedz to jeszcze raz, że jest głupią pipą. You are durna pipa. No po prostu co za dekiel. Więc pani Justyna zablokowała Instagrama, nie można tam szok. Się już z nią skontaktować za pomocą mediów społecznościowych. Ale za głupią pipę się ze mną skontaktuje. A z rodziny podobno prawniczej pochodzi, więc czuję się bezkarna, ale nie chciała pokazać, że łamie przepisy prawa. No i zakryła część wskazówki. Przez moment, jak było 180, to zakryła, no a później no niestety. Pani głupia pipa Justyna, jak ona tam żeby nie przekręcić, Justyna Zyga jest piratem drogowym, ale no chyba w skali głupoty jednak nad Claudię Eldursi ją rzucam. Minimalnie. 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 Ale przed. I z mojej strony gratulacje idą prosto do Gorzowa! Myślałem, że na Golgotę, ale... Policji z Gorzowa, proszę pana. Słyszał pan, co się wydarzyło w Gorzowie? Nie, to tam wypadł ten nieboszczyk? Bo wypadł nieboszczyk gdzieś w Polsce z karawanu w tym tygodniu. I nawet brytyjskie media to opisały. Nie, proszę prosto pana. Na ulicę. Proszę pana, ale blisko, bo był pogrzeb w Gorzowie. O! Był pogrzeb w Gorzowie i ktoś zadzwonił. Na 997 powiedział: panowie, potrzebna jest wasza interwencja, gdyż ksiądz pijany zatacza się, robi awantury, pogrzeb, cmentarz, święte miejsce, nie może tak być. Policja przyjechała nie jednym radiowozem, ale 5 dużymi radiowozami. No bo oni po tym księdzu od Salcesonu są przewrażliwieni. I przypomniało mi się, kiedyś jechałem przez Łomżę i tam z jednego pasa robiły się 2. Lewym jechałem powoli, prawym jechała policja, zatrzymała mnie. I też przyjechały 4 radiowozy jak do antyterrorysty. Czekałem tylko na glebę, aż rzucą granaty łzawiące. I jak chłop, który był nad tym, który mnie zatrzymał, który wezwał posiłki, dowiedział się, że... Że to Marian prowadzący super rolnicy dopuścili. Wtedy jeszcze nie. Że pół Łomży policyjnej się zjechało, żeby zatrzymać gościa, który jechał 70 lewym pasem, jak było 90. No to przeprosił mnie. Dawno nie widziałem w oczach takiego zażenowania. No mówię ci. Że lewym jechałeś? Że jechałem lewym za wolno. A. I zatrzymał mnie gość, wiesz, wyskoczył, za nim 4 kolejne radiowozy. Ja myślę, może wracali z ćwiczeń, czy coś. Bałem się, że ktoś źle mój PESEL wbił na bęben. Albo że ci dali muszelkę na lotnisku z dodatkiem, no nie wiadomo. Nikt nie wie. Nikt nie wie. Nikt nie wie, co w Łomży jest zabronione. I pół mandatu nie dostałeś nawet. Nie, ale dostałem przeprosiny. A, no to zawsze coś. Więc w Gorzowie. W Gorzowie przyjechali, ksiądz dmuchnął i ksiądz okazał się trzeźwy. 0-0, ale jak już przyjechała policja, tyle środków zostało... No to wszystkich. Zaangażowanych. Dawajcie z tego trumny. To wlepili mu mandat. 200 zł za brak gaśnicy w samochodzie, gdyż ksiądz przyjechał samochodem i przy okazji skontrolowali jego samochód. Myślałem, że w trumnie już są jakieś nowe przepisy unijne. Gaśnica w trumnie? Gaśnica, nie. W ogóle mnie nie zdziwi. Zabrak nieboszczyka 200 zł w trumnie za pusty przejazd. Ale to urna, panowie. Ujrzę urna. Miał być chłop. Pokaż zęby. No i piekło. Rozpętała się kłótnia, ponieważ żałobnicy byli oburzeni. No w ogóle mnie to nie dziwi. Tym, co się wydarzyło. Chociaż jestem trochę rozczarowany, że ksiądz trzeźwy. Liczyłem jednak, że będzie jak zwykle. Ale jakie wino lewe musi być, że zdążyło wyparować. Więc żałobnicy się oburzyli. Jeszcze to wiesz, każdy w emocjach, po pogrzebie, płacz, smutek, troszkę się wspomina. No i przyjeżdża, wychodzisz z cmentarza, idziesz głodny, bo zawsze jest stypa po pogrzebie. Idziesz głodny i tam ciebie zatrzymują, nie dają ci pójść na stypę. No, z księdzem stypę trzeba zacząć. 83-latek, niedowidzący 83-latek, więc przez niektóre media nazwany nawet niepełnosprawnym, był bardzo oburzony, był najbardziej oburzony. No i policja uznała, że trzeba zainterweniować. A to nawet nie ksiądz. Nawet nie ksiądz. Zostawcie człowieka! W 4 go ładują. W 4 go ładują. Ledwo. Dziadzio okazał się chory. Poproszono o wezwanie karetki, gdyż po tych wszystkich emocjach i siłowaniu się z policją... Nie nagrywa mnie pan. Będę nagrywał. Zasłab. A czemu nie wolno nagrywać? Wolno nagrywać. Wolno nagrywać. Wolno, nie przeszkadza w interwencji. Wolno nagrywać. Poczuł się bardzo słabo. Poproszono o wezwanie karetki. Karetki nie wezwano. Dziadka zawieziono na komisariat. No i mam nadzieję, że przeżył. O Boże, jeszcze czekałem, że powiesz, że zmarł. Jezus, to już ale gratulacje, że gorzowska policja...
kilkanaście być może osób, a przynajmniej 10, udało się wlepić 200 zł mandatu dla księdza za Bragaśnicy i spacyfikować pieknącego się 83-latka niedowidzącego. No duże sukcesy w Gorzowie. Duże sukcesy. Ale wiesz co, trzeba małymi krokami budować morale, ale wstyd. Ale można ich awansować teraz. A tam cały komisariat się zjechał. Na cały Gorzów. No wszyscy. No akcja miesiąca była w Gorzowie. Jezu, każdy po premię chciał. Dawaj, zabijamy tego księdza. A jest już ten. Ksiądz Trześć, wydawaj dziada! Początek kwartału się zaczął, chcieli dobrze wejść w to. Chcieli dobrze wejść. Z mojej strony serdeczne antygratulacje dla posłanki Koalicji Obywatelskiej, byłej minister edukacji narodowej, która chyba zapomniała, że trzeba trochę hamować swój język nawet w emocjach. Joanna Kluzik-Rostkowska ewidentnie pojechała sobie... Na konie. No i na konie. Betonie? Na koniach się bawiła dobrze, ale niedaleko, PGR Brudno, ta stadnina, co się tam mija, jak się wyjeżdża z bulwaru podlaskiego. No i pani zamieściła wpis na swoim Twitterze, który brzmiał tak. Jakiś fiut niemyty ukradł mi przed chwilą kask w stajni PGR Brudno. Ludzi dużo, dzieci dużo, bo święto dyni. Uprzejmie donoszę, że w stajni są kamery, więc zanim cię dorwę, może łaskawie zwrócisz, co nie twoje, czekam. Jak był ten początek? Jakiś fiut niemyty. Fiut niemyty. Nie przesłyszałeś. Pani minister, tak? Była minister na Twitterze? Edukacji Narodowej na Twitterku. Na Twitterze. Ja sobie pomyślałem tak, pani minister, jak jest dużo dzieci, jak jest święto dyni, czekoladki. Tu ludzie się myją na taką okoliczność. Ktoś zja... Samo umyte. Prosimy, żądamy przeprosin. Sprostowanie. Tam był czeski prysznic. Blop, blop. Jest dużo dzieci, no to znając taki harmider, pewnie jakiś dzieciak zabrał. Na łeb nasadził. Na łeb nasadził, albo sobie wziął, bo pomyślał, że twoje, czy coś. No, jak jest harmider, to takie rzeczy. Ale że do dzieci tak brzydko? Do dzieci. Do dzieci na Twitterze. Po czym dumna napisała, o proszę, kask powrócił i powiedziała, że tamten tweet usunęła tylko i wyłącznie dlatego, że się myją. Że sprawdziła wszystkie. I rzeczywiście myte. Dobra. Słodkie. Dalej. Słodkie. Dalej! Szłodkie. Ale powiem ci, że jak byłbym takim ojcem czy matką na tym PGR-ze Brudno to przypisał, to bym miała dużo większe zmartwienia niż ten brakujący kask. Niż te brudne siusiaki? Bo szczerze wiem, że być może w kraju nie dzieje się najlepiej finansowo, ale szczerze wątpię, żeby komuś zajumać kask konny i żeby to miało po prostu postawić ci finansowo na nogi na najbliższe miesiące. Ani ładna, ani taka, żeby ktoś chciał po niej wąchać kaski albo ani nosić. Zdecydowanie. No chyba, że ktoś jest psychofanem takim chamskim i chodzi za nią. No ale to możesz być psychofanem, nie wiem, no Megan Fox, a nie no, jak ona tam, Kluzik Rostkowski. No bez urazy. No ja wiem, jak ona wygląda, no. Ale ja myślałem, że ona w kasku tak na co dzień chodzi po fryzurze. Obronny. Że to jest jej. Czuję zagrożenie. I pancerz. Z mojej strony maciupeńka. Tak prywata. Minimalna prywata, ale można to pociągnąć pod gratulacje dla nas. Ostatnio opowiadaliśmy wam o rozstaniu Kaczorowskiej, czyli Bożenki z klanu. No jakby sprawa zatacza coraz szersze kręgi. Niespodziewanie nawet. W mediach. I słuchajcie, zupełnym przypadkiem bulwar Podlaski znalazł się w kręgu. Aż mnie tu jeszcze raz zabrało. Byliśmy w kręgu, nie prosiliśmy się, a się znaleźliśmy. I sytuacja dla nas już trochę mniej śmieszna, bo zdążyliśmy się z niej pośmiać z 50 razy. To była sytuacja tygodnia. Prywatna. Miesiąca. A nawet chyba roku. A może nawet roku. Słuchajcie, z Marianem mieliśmy okazję popracować przy takim projekcie, przy którym potrzebny był dźwiękowiec. Dźwiękowiec przyjechał do mnie do domu, usiadł sobie w kuchni, my z Marianem siedzieliśmy w salonie i robiliśmy tam różne rzeczy i w pewnym momencie zupełnie prywatnie... Przypomnieliśmy sobie, pogadaliśmy... O niedawnej historii Bożenki z klanu. Bo byłem też w łazienkach i przypomniało mi się, jak mówiłeś, jak piękne filmiki nagrywała z dziećmi. Tak, i tak kroczyłem, szukałem jej w łazienkach. No i tam ostatnio powiedziałem wtedy sobie Marianowi, że słuchaj, że już ludzie gadają właśnie, że dała dupy na boku i że to jest niemalże pewne. A
A ja do tego dorzuciłem i rozwinęliśmy myśl, że takie dawanie dupy na boku w dwie strony to jest karygodne, to jest brzydkie, wstyd, to wstyd. Trzeba na takie historie. Haniebne. Haniebne. Taka, grała taką piękną, świętą rodzinę, matka Teresa, a nagle tutaj jest, chłop poszedł w bok i się bawimy. Chłopu ona poszła w bok. Znaczy, chłop poszedł w odstawkę poszedł, ona poszła w bok. No i to jest absolutnie sytuacja, historia do tego, żeby ukrzyżować i to nie czekać na zmartwychwstanie. No i wylaliśmy wiaderko swoich prywatnych przemyśleń. Sprawa się skończyła, dzień się skończył, minęło parę dni i okazało się, że ten chłop, który był dźwiękowcem, to ten chłop, któremu poszedko dawała dupy w lesie. No tak. I się dowiedzieliśmy po fakcie i jest to wspaniałe. Wspaniałe. A słowem nie profesjonalista. Profesjonalista. Najwyższej klasy. Ściana, twarz ściana. O Jezus. Marmur, beton. Nic nie odczytasz, zero nic. Emocji. Po prostu jeszcze podziękował za współpracę i pojechał. Ścisnął rączkę. Dobrego, miłego dnia. Jedno wiadro, drugie wiadro pomyj, tu z gówny, znaczy, tu z zębów coś wydłubałem, rzuciłem. Pa, plucie, bicie, poniżanie. O, więc taką mamy naszą małą historyjkę. To był świat malutki, więc możemy jeszcze ale złożyć antygratulacje dla tak, pani dla Bożenki, a gratulacje dla pana dźwiękowca za zachowanie kamiennego. Super profesjonalista, naprawdę. Gdyby sobie życzył, to bym przekazywał jako kontakt dalej, że świetny facet, świetny gość. To no sam bym mu dał. Naprawdę, taki wyrozumiały. Na pełnym jesteś, to dawaj. Dawaj, chodź. Mam 5 minut. Ale do niej jeszcze wrócimy, bo na pewno i podsyłaliście też wielokrotnie prośby, żebyśmy omówili całą gamę gwiazd, która wystąpi w najnowszej edycji programu Królowe Przetrwania 2 i przyjdzie na to czas. Będziemy się tym bawić. Będziemy, przyjrzymy się, a wiecie jak to będzie. Kaczorowska na pewno będzie mówiła, że rodzina i mąż najważniejsi i będziemy mieli te fajne smaczki rodzina dodatkowe. Rodzina, drużyna, to się później wszystko pięknie połączy. Ale do tego wrócimy. Ale znamy już uwerturę przed tym, jak weszliśmy na widownię. Tak, tak. Wiemy, w jakich rytmach będą grać. Z mojej strony gratulacje, proszę pana. Do Katowic, gdyż rozpoczęła się jesień. Tak. Zima jest za pasem. Tak. A to oznacza, że rozpoczyna się. A za pasem to już taka, że minęła? Nie, że za pasem, że blisko, przed nami. Że okay. Przed nami. Okay. A to oznacza, że do gry wchodzi jeden z ulubionych zimowych sportów Polaków od niedawna. Czy zima zaskoczy drogowców? Nie, te drugie. Odśnieżanie. Nie, woda, woda. Woda, woda, woda. Woda, woda, zimna woda. Morsowanie. Morsowanie. Nienawidzę tych sekciarzy. Sekciarze morsowania. I w Katowicach troszkę może przestrzelili, zrobili mały falstart, bo woda koło 10 stopni, więc... 18 na zewnątrz. Więc to takie duże słowo do morsowania. No, no. Mors wtedy chowa się w cieniu przy tej temperaturze. I tu chcę ci zarzucić takie małe filmik poglądowy. Oni zawsze się tak uśmiechają. Nie, nie. No nie wygląda to jak morsowanie. Cieszą się. Cieszą się? Są? Cieszą się. Jest to niewinne. Jest to niewinne morsowanko w zbyt wysokiej temperaturze. Tak. Co się wydarzy? Ale. Malutkie. Internauci, przeglądając właśnie ten profil, przypomnieli sobie, że to jest to miejsce, gdzie sranie, a nie morsowanie, gdzie inżynier z Afryki jeszcze do niedawna wypróżniał się, gdzie Katowice były oburzone, jak to woda została zanieczyszczona, a teraz w tym samym miejscu robią sobie morsowanko. Październikowe. Październikowe, gdzie jeszcze woda... No ale ile miała być ta woda brudna? No jednej kupy, dajcie spokój już, ludzie. I przytoczę kilka ciekawszych komentarzy. To tam, gdzie ten murzyn nasrał? No, proszę. Jak tak, to zdrowia życzę. Morsowanie przy plus 12 i w wodzie z gównem. Jednak Śląsk to stan umysłu. Już zapomnieli, że było do tego stawu srane? Tomek napisał. Pierwszy tam morsował ten znany fizyk z Mozambiku. Dobra. Jakby cenię sobie walor humorystyczny, ale czy ludzie na przykład mają świadomość, że ryby też srają? A i jakby tego, zebrać te wszystkie ryby... Inni ludzie też srają i szczają. To nie jest tak, że jakby to jest... zebrać te ryby z tego zbiornika wodnego... Tylko z jednego dnia to wyjdzie dużo więcej kupy niż z tego fizyka z Mozambiku. Można powiedzieć więcej.
że to nie był pierwszy człowiek srający do wody w Katowicach. Mógł nie być. Nie chcecie wiedzieć, jak kiedyś wyrzucano gówna, drodzy ludzie. I nie mówię, że mamy do tego wrócić, ale jak chłop pół roku temu nasrał, a na pewno niejedno wasze dziecko gdzieś tam kiedyś się zeszczało albo nasrało, to no nie zamkniemy Bałtyku. No, to tam nie ma tak, że wchodzisz... Bo w Świnoujściu dzieciak się skakakalił do wody, no to o, już całe morze, gratuluję, ciasne umysły. No nie! Trzeba mieć ciasny łeb, żeby coś takiego napisać. A to nie jest tak, że jak górą zrobi siku... W Wiśle. No to w Gdańsku żółta płynie. A w Norwegii łososie na słodkowodne muszą się zmienić? Brzuchami do góry. Bo jeden górolicek panocku dostaną i ciur. Zamocnikowo wodę nam. Hej. Więc Katowice są w szoku, Katowice są oburzone, że woda została nadal zanieczyszczona. Nie można morsować. Ja bym się nie mógł w Katowicach. Nie na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, czy przefiltrowali dobrze. Akurat może filtr wymieniali i przeleciał ten skrawek wody, który zanieczyścił może całe Katowice. Może ktoś chlapnął kaloszem i przeleciało. No ja wiem, nie wiadomo. A przecież słońce to może parować i być w atmosferze. Spadł gówniany deszcz. I spadł w ogóle tu zupełnie w innym miejscu Katowic. I prosto do buzi. Do buzi akurat. No straszne miejsce. Katowice, gdzie tam masz więcej węgla niż tlenu w powietrzu, będą się martwić, że chłop pół roku temu kupczka klocuszkiem. Zrobił. Klocuszkiem. Dobra, starczy na dziś. Dzięki, że byliście z nami. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. I Katowice. Was w szczególności. Nie bójcie się naprawdę wejść do wody. Można. Można. Już można. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.